W dniu dzisiejszym na uroczystym posiedzeniu Zarządu Powiatu przyjęta została rezolucja zgromadzenia jubileuszowego z okazji 25-lecia Powiatu Augustowskiego. O zabranie głosu prosimy pana Jarosława Szlachowskiego, starostę augustowskiego. Szanowni Państwo, myślę, że ta prezentacja pani sekretarz w pigułce, bo trudno inaczej, i te państwa brawa upoważniają mnie do tego, żeby zaproponować przyjęcie rezolucji jubileuszowej podkreślającej wagę samorządów, wagę powiatów i w tym także powiatu augustowskiego. Treść takiej rezolucji przygotował zarząd powiatu na swoim dzisiejszym posiedzeniu. Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, będę uważał, że ta rezolucja została przez zgromadzenie przyjęta w formie aklamacji. Oto jest treść. Powiaty ugruntowane wielowiekową tradycją stanowiły od średniowiecza istotny element zarządzania państwem polskim. W kolejnych wiekach stopniowo wytwarzała się wspólnota terytorialna, będąca nie tylko elementem administracji państwowej, ale także zbiorowością połączoną pod względem komunikacyjnym, gospodarczym, społecznym i kulturalnym. Odtworzenie z dniem 1 stycznia 1999 roku powiatów jako struktur samorządowych zaowocowało odnowieniem zerwanych wcześniej więzów i ugruntowaniem wspólnoty, integracją mieszkańców oraz wyzwoleniem w nich większej aktywności i zaangażowania. Możliwość samostanowienia i decydowania o kierunkach rozwoju małej ojczyzny oraz podejmowania skutecznych działań będących odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania społeczności lokalnej ma niezaprzeczalny wpływ na dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy obszaru powiatu, poprawiający jakość usług i warunki życia mieszkańców. Powiaty, stanowiące filar nowoczesnego państwa, na trwałe wpisały się w polską samorządność. Dowiodły zasadności istnienia i fundamentalnej roli w budowaniu systemu usług ponadlokalnych w sferze publicznej, mimo braku zagwarantowania właściwego poziomu finansowania. Potwierdza to ogrom zadań zrealizowanych na rzecz wspólnoty samorządowej przy wykorzystaniu środków własnych i środków pozyskanych z dostępnych dla samorządów powiatowych funduszy zewnętrznych. Prawidłowe funkcjonowanie oraz realizacja nałożonych na powiat augustowski zadań i przedsięwzięć była możliwa dzięki zaangażowaniu kolejnych zarządów i radnych poszczególnych kadencji oraz pracowników powiatowych jednostek organizacyjnych. Uczestnicy Zgromadzenia Jubileuszowego wyrażają głębokie uznanie i szacunek dla osób, które przez ostatnie 25 lat miały wpływ na dzisiejszy obraz powiatu augustowskiego, składając wszystkim podziękowanie za trud i zaangażowanie w działaniach rozwoju i kształtowania dobra wspólnego.